Dzień dobry Państwu, Krystian Gadaj, witam w kolejnym odcinku wywiadów wideo na Loopsport. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest piłkarz Powiślaka Końskopola oraz futsalista AZS UMCS Jakub Wankiewicz. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, grasz w dwóch klubach, tak jak wspomniałem, w Powiślaku i w AZS-ie. Jak Ty dzielisz grę w tych dwóch zespołach? Na, jeszcze chyba masz studia, masz jeszcze dziewczynę, czasu wolnego chyba za dużo nie masz. No na pewno wymaga to ode mnie, że tak powiem, poświęcenia sporej ilości czasu. Często treningi są jeden po drugim, gdy w Końskowoli jestem powiedzmy na godzinę 18, to w Lublinie na godzinę 20.30. No nie jest to lekko, dziewczyna często mi mówi, żebym troszeczkę mniej trenował, troszeczkę więcej czasu odpoczywał, ale myślę, że jestem w stanie sobie to odpowiednio pogodzić i czuję, dbam o swoje ciało, wiem kiedy jest ten moment, że mogę pójść na dwa treningi, a kiedy ten moment, kiedy muszę coś wybrać. Też na pewno dobre relacje z jednym i z drugim trenerem wpływają na to, że nikt nigdy do mnie nie ma żadnych pretensji, tylko wiedzą, że jakoś to chcę pogodzić jak najlepiej dla wszystkich i też dzięki temu ta współpraca układa się i tutaj. Jak na razie myślę, że całkiem nieźle. Nie czujesz się przemęczony gdzieś tak w trakcie sezonu? No na pewno jakieś takie zbliżają się okresy, jak już się zbliża koniec rundy, gdzie tych meczów już jest zagranych tyle, że troszeczkę czuć, ale tak jak mówię, no staram się dbać o tą regenerację, bo przy takiej ilości i natłoku tych wszystkich treningów, zajęć, no to jest podstawą. Jeżeli bym o to nie zadbał, no to prędzej czy później to mogłoby się też skończyć jakimiś kontuzjami na przykład. A na ten moment nie miałem jakichś większych problemów i myślę, że w dużej mierze to jest właśnie tego zasługa. Gdy jestem zmęczony, po prostu też proszę trenera jednego czy drugiego o wolny dzień i nigdy też nie mam z tym problemów. Dobra, to zacznijmy w takim razie podsumowanie rozmowy od piłki na razie na trawie. Jesteś piłkarzem, tak jak wspomniałem, Powiślaka. Po rundzie jesiennej macie drugie miejsce na razie, dosyć wysokie przed sezonem, chyba mało kto na Was stawiał. Jak Ty byś podsumował w kilku zdaniach tą rundę? Jest to wynik zasłużony według Ciebie? Myślę, że ta runda jak najbardziej jest wynikiem zasłużonym. Na pewno złożyło się na to kilka czynników. Myślę, że przede wszystkim osoba trenera Gizy jakoś potrafiła fajnie spiąć tą naszą drużynę i przez to zaczęło tak funkcjonować, bo myślę, w poprzednim sezonie mieliśmy praktycznie identyczny skład, pojawiły się jakieś dwie drobne korekty, że tak powiem personalne, a mimo wszystko wynik jest zupełnie inny i myślę, że to właśnie ta osoba trenera Gidzy bardzo, bardzo mocno na to wpłynęła. Na pewno też sukces w Pucharze Polski, gdzie wygraliśmy z Motorem Lublin, no to w pewnym sensie pokazuje, że wykonaliśmy dobrą pracę i to jest zasłużone miejsce też w tabeli. Będziemy teraz na wiosnę zaczynać od finału z Awią Świnik. To jest kolejny mecz, w którym można się fajnie pokazać, zagrać dobry mecz i osiągnąć jakieś małe kolejne sukcesy. Na pewno szkoda troszeczkę ostatniego meczu ze Stalą Kraśnik, bo jeżeli byśmy chociaż zremisowali, to byśmy skończyli rundę bez żadnej porażki. Tam był jeden epizod z Werbkowicami, gdzie się skończyło walkoverem, no ale oprócz tego meczu i tego meczu ze Stalą Kraśnik, który myślę, że naprawdę mógł się podobać jako mecz na szczycie, 4-3 wynik, wiele zwrotów akcji, wiele bramek, ale mogliśmy na pewno ten mecz zremisować, zabrakło odrobiny koncentracji, troszeczkę szczęścia, ale myślę, że cała runda naprawdę, tak jak powiedziałeś, niewiele kto się spodziewał, że będziemy tak wysoko, ale myślę, że jest to zasłużony wynik. Też przyglądałem sobie statystyki piłkarzy w zasadzie Powiślaka. No i ze wszystkich graczy masz najwięcej minut spędzonych na boisku. To chyba wskazuje na to, że jesteś takim ważnym elementem w układance trenera Gizy. Jak Ty to odbierasz, jak do tego podchodzisz? No na pewno cieszę się, że rzeczywiście udało mi się zagrać komplet spotkań w tej rundzie. To jest dla mnie bardzo ważne, bo jako dla młodego zawodnika, no to chcę przede wszystkim grać i możliwość grania daje mi możliwość pokazania się z jak najlepszej strony. I o to w tym właśnie chodzi. No mogę powiedzieć z mojej strony, że po to tam przychodziłem do Powiślaka, po to pracuję na tych treningach, żeby właśnie grać. Cieszę się, że tak trener Giza na mnie
na mnie postawił, nie bał się, daje mi tyle szans, no i myślę, że ja będę się starał, tak jak się starałem do tej pory, odpłacać za to swoją dobrą grą na boisku. No właśnie, dobra runda też w Twoim wykonaniu, okres teraz zimowej przerwy, żadnych ofert nie było dla Ciebie, żeby przejść tam do innego zespołu? Że tak powiem, jakieś tam takie małe rozmowy się pojawiały, ale raczej bez żadnych konkretów. Ja z mojej strony sądzę, że jeszcze zostanie tutaj w Końskowoli na pół roku, tak naprawdę może mi jeszcze dużo dać. Wiem jeszcze, jakie aspekty gry muszę poprawić, nad czym pracować, żeby rzeczywiście spróbować potem swoich sił w jakiejś wyższej lidze, czy jakimś lepszym, silniejszym klubie. A myślę, że współpraca tutaj z trenerem Gizą, czy też z zawodnikami, którzy też grają w Końskowoli, którzy są już niekiedy bardzo doświadczeni, też ograni na tym wyższym poziomie, może mi bardzo, bardzo dużo w tym pomóc. Dlatego uznałem, że jeszcze dla mnie najlepszą opcją będzie właśnie pozostanie w Końskowoli i jeszcze dalszy rozwój, bo myślę, że jeszcze na tym poziomie mogę się jeszcze rozwinąć. No właśnie, oprócz Ciebie też w drużynie Powiśtaka gra kilku innych futsalistów, m.in. Grzesiek Fularski, też teraz prawdopodobnie dołączy do Was Łukasz Mietlicki. Czyli Powiślak, teraz odkąd się pojawił tam ten Giza, to jest chyba takie dobre miejsce do rozwoju. Tak, myślę, że trener Giza jest bardzo na to otwarty i widzi, że też nasza współpraca tak jakby z boiska futsalowego wpływa na to, że lepiej się czujemy też grając ze sobą na boisku trawiastym, bo to nie jest tak, że hala, trawa to jest tak zupełnie co innego. Przecież na hali gramy po prostu na mniejszej przestrzeni, musimy podejmować szybciej decyzje, współpracować ze sobą, a boisko, mimo że jest o wiele większym placem, to jednak składa się na to, że są fragmenty meczów w małych przestrzeniach. Jeżeli ktoś wygrywa jakąś akcję w małej przestrzeni 3-2 czy 3-3, no to potem to pozwala, że tak powiem, zdobywać bramki i wygrywać mecze. Dlatego ja się cieszę, bo z chłopakami mam bardzo świetny kontakt, świetnie się dogadujemy. Jest jeszcze Artur Sułek, który, że tak powiem, troszeczkę dzięki naszej obecności, mojej czy Grzesia Fularskiego przede wszystkim, zdecydował się przyjść tutaj do nas, do drużyny też futsalowej i też bardzo świetnie sobie radzi. Myślę, że to też wpływa na tą fajną atmosferę, jaką mamy i naprawdę się dobrze czujemy. A Łukasz Mietlicki, no to jest też mój sąsiad, my dużo, że tak powiem, czasu spędzamy razem, więc cieszę się, że będę mógł z nim też grać tutaj na trawie, bo to są zawodnicy, od których naprawdę można się wiele nauczyć, są starsi ode mnie i na pewno zawsze ich podpatruję i staram się jak najwięcej z tego wyciągać. Właśnie teraz jeszcze trwa ten okres zimowej przerwy, już pomału drużyny wracają do treningów. Gdzieś tam jakieś rozmowy w klubie czy w Waszym gronie a propos rundy wiosennej, jakieś walki o awans się toczą, czy nie ma na razie wywieranej nawet żadnej presji? My trenujemy od tygodnia, na razie to było roztrenowanie, tam wczoraj mieliśmy jakiś pierwszy, mocniejszy trening i myślę, że u nas jest całkowity spokój, ponieważ tak jak przed pierwszą rundą nie było żadnych rozmów na ten temat, po prostu wychodziliśmy na kolejne mecze, chcieliśmy je wygrywać. Graliśmy jak najlepiej potrafiliśmy, jak widać to nam się układało, to nam wychodziło. Na ten moment też nie rozmawiamy w żaden sposób o jakichś konkretnych miejscach, o jakichś konkretnych celach. Myślę, że chodzi o to, żeby się jak najlepiej przygotować do tej rundy. Jeżeli będziemy dobrze przygotowani, to myślę, że te wyniki będą. Kwestia ciężkiej pracy, troszeczkę cierpliwości i też myślę, nie ma co rozmawiać o jakichś konkretnych miejscach w przypadku naszej drużyny. Ale na pewno to nie znaczy tak, że nie będziemy chcieli wygrywać meczów i nie będziemy chcieli być dalej w tym czubie, a kto wie, może nawet wyżej. Ktoś Twoim zdaniem Stali Kraśnik może odebrać awans? No na ten moment wydaje się to bardzo, bardzo abstrakcyjne, ponieważ tak naprawdę Stal ma wszystko w swoich rękach i to jest taka przewaga, że nawet kilka tych porażek wcale nie zmienia tego, że oni spadną gdzieś niżej w tabeli. No z tego co wiem, z tego co tam czytałem, się dowiadywałem, u Stali udało się taki, że tak powiem, utrzymać tych swoich najważniejszych zawodników, którzy no naprawdę wyróżniają się na poziomie czwartej ligi, więc oni mają fajną drużynę. Z tego meczu, co my z nimi graliśmy na koniec właśnie rundy jesiennej, no to było widać, że to jest drużyna, która czy przegrywała 1-0, 2-1, czy przegrywali 3-2, oni do końca dążyli po to zwycięstwo i wygrali też ten mecz. Dlatego myślę na ten moment, na pewno Stal jest głównym faworytem, ale nie ukrywam, że było wiele takich rund, gdzie sytuacja odwracała się o 180 stopni. No jest też ten Hetman Zamość, który na pewno będzie bardzo mocny. Jest Tomasowia. Zobaczymy. Naprawdę może się jeszcze, tak jak mówię, nikogo bym nie skreślał, bo w tej rundzie może się jeszcze dużo wydarzyć. Dobra,
to teraz przejdźmy może do piłki halowej. Tam z kolei AZS kiepsko bardzo rozpoczął ten sezon, 3 porażki na początek. Też gdzieś tam jak się rozmawia z trenerem Gadzickim, on zaznacza, że te początki z reguły zawsze są słabsze, kiedy nachodzą na siebie rozgrywki futsalowe i te na trawie. Podzielasz to zdanie? Czy twoim zdaniem właśnie ta słabsza postawa z tego wynika? No myślę, że tak jest, ponieważ no na przykład ja z moją osobą mogę powiedzieć, że z tych 3 pierwszych meczach no niestety na 2 nie mogłem być z racji tego właśnie, że nakładały się rozgrywki na trawie i na hali. No nie można szukać też takich wymówek, bo na pewno każdy mecz, niezależnie jak się gra, jakimi personaliami, jesteśmy w stanie wygrać. No ale na pewno, jeżeli brakuje 2, 3 czy 4 podstawowych zawodników, jeszcze jedzie się na wyjazd daleki, na przykład tam na Śląsk, bo mamy bardzo dużo drużyn ze Śląska, no to jest o wiele ciężej jest wywieźć stamtąd te punkty niż jadąc pełnym składem, tak jak pokazał to mecz w Tychach, gdzie pojechaliśmy do lidera, pojechaliśmy pełnym składem i byliśmy w stanie na wyjeździe wywieźć komplet punktów. No na pewno potem w końcowym rozrachunku jest tak, że troszeczkę możemy sobie pluć w brodę, żałować, że nie mogliśmy być we wszystkich meczach w komplecie, bo potem zazwyczaj brakuje tych kilku punktów, żeby być troszeczkę wyżej w tabeli. No ale no niestety jest jak jest i też tego nie zmienimy. Myślę, że nie ma co tam się oglądać wstecz na tamtą rundę. Mamy praktycznie całą rundę przed sobą, mimo że teraz się nie udało wygrać tego pierwszego meczu, to myślę, że to tylko powinno nas zmotywować jeszcze do większej pracy i po prostu my chcemy wygrywać każdy kolejny mecz, niezależnie jakim składem pojedziemy. No to właśnie w poprzednim sezonie też skończyliście bodajże, jak dobrze pamiętam, na 4. miejscu, tam niewiele wam zabrakło punktów do tego miejsca barażowego. W tym sezonie ten wynik może być lepszy twoim zdaniem? Na pewno może być, choć na razie ciężko tak mi przewidywać i też w sumie nie chciałbym przewidywać. Myślę, że nie ma co patrzeć tak mocno do przodu. Myślę, że są każdy kolejny mecz i to powinno być dla nas najważniejsze, ponieważ jeżeli będziemy systematycznie punktować, wygrywać przede wszystkim u siebie, bo to jest podstawą, jeżeli dobrze punktujemy u siebie i to wtedy to ten nasza ilość punktów jest od razu większa. I tak jak mówię, patrzmy w kolejne mecze i wtedy się okaże na końcu, czy rzeczywiście byliśmy w stanie poprawić ten wynik, czy byliśmy gdzieś troszeczkę słabsi w tym sezonie. Po prostu patrzmy w nas w najbliższe mecze i to jest teraz dla nas najważniejsze. Też wskazywałeś, że ważną tutaj postacią teraz w twojej karierze jest trener Giza. Drugą taką postacią jest trener Gadzicki. Tutaj niejednokrotnie też napotkałem wypowiedzi, których w samych superlatywach się o tym trenerze wypowiadasz. Uważasz, że jest to taki naprawdę fachowiec w swojej dziedzinie? Tak, myślę, że trener Gadzicki teraz współpracuje w reprezentacji Polski z trenerem Żebrowskim i z innymi trenerami, to jest jak najbardziej zasłużone, bo mimo młodego wieku jest naprawdę jednym z najlepszych trenerów w Polsce, jeśli chodzi o futsal. Myślę, doskonałym tego przykładem jest nasz podwójny sukces na Mistrzostwach Polski U20, gdzie 2 lata z rzędu zdobywamy srebrny medal. No i to prawda, jesteśmy taką grupą troszeczkę chłopaków łączonych ze sobą gdzieś na miesiąc, półtorej miesiąca przed tymi mistrzostwami, a więc wszystko jest bardzo szybko, jest niewiele czasu, a jednak trener Gadzicki i rok temu i 2 lata temu potrafił nas tak przygotować, że jesteśmy w stanie rywalizować z najlepszymi drużynami w Polsce, niekiedy trenującymi ze sobą od kilku lat, czy tam praktycznie od dziecka. My znamy się oczywiście z chłopakami, tworzymy fajną drużynę, ale na pewno jest w tym największa zasługa trenera Gadzickiego i właśnie te sukcesy to potwierdzają, że to nie są tylko puste słowa, a jednak to się przekłada na jakieś wyniki właśnie. Już nawiązałeś tutaj do młodzieżowych mistrzostw Polski, to pociągnijmy ten temat dalej. No, w finale przegrywacie z Bielsko-Białą, bodajże, jak dobrze pamiętam, 3-0. Nie dało się nic więcej ugrać w tym meczu. Rekord Bielsko-Biała to jest taka drużyna, która jeżeli ja jeździłem na zgrupowanie reprezentacyjne, to miała przynajmniej zazwyczaj 5 reprezentantów na zgrupowaniu reprezentacji. No, oprócz tego, co trzeba im przyznać, mają pełne szkolenie, że tak powiem, od najmłodszych lat, które łączy szkolenie na trawie z typowym halowym takim szkoleniem. No, ci chłopaki, zresztą moi bardzo dobrzy koledzy, grają ze sobą
od pierwszych lat swoich treningów i to widać, i to wychodzi na boisku. To szkolenie u nich, jeżeli chodzi o piłkę halową, właśnie o futsal, jest naprawdę, naprawdę jestem pełen podziwu, ponieważ oni wygrywają mistrzostwa w kategoriach U20, U18, U16, a oprócz tego drużyna seniorska jest mistrzem Polski. Jest tak, że nie moglibyśmy z nimi wygrać, na pewno musiałoby się troszeczkę złożyć na to czynników, troszeczkę szczęścia musiałoby się to ułożyć. Na ten moment no, przegraliśmy z nimi drugi finał rok z rzędu. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Na pewno nie było tak, że nie nawiązywaliśmy walki, zawsze walczyliśmy i mimo, że wyniki były różne, to myślę, że zawsze po meczu każdy mógł być z podniesionym czołem, ponieważ każdy dał z siebie 100%, a że na ten moment nie byliśmy w stanie wygrać tego meczu, no tak się zdarza. W ekstraklasie, w futsalu też nikt na razie nie może wygrać z rekordem, co nie znaczy, że niekiedyś nie przyjdzie ta chwila, że i my może uda nam się ich właśnie pokonać. Mhm. Też przeglądając statystyki, no nie trudno zauważyć, że strzelasz bardzo dużo bramek. Bodajże chyba teraz w sezonie tym futsalowym masz najwięcej goli do spółki z Łukaszem Mietlickim. Nie żałujesz, a na trawie znowu grasz na pozycji bocznego obrońcy. Nie żałujesz, że gdzieś tam trener Giza na przykład nie ustawia cię wyżej jako pomocnik, czy nawet jako napastnik? Myślę, że ta pozycja, której gram na trawie, jest dosyć optymalną pozycją dla mnie. Wiadomo, każdy lubi strzelać bramki, lubi asystować, lubi mieć duży wpływ. No, na boisku jest 11 pozycji i myślę, że każda jest równie ważna dla sukcesu całej drużyny. Aczkolwiek pozycja bocznego obrońcy daje duże pole do popisu, nie tylko w obronie, ale myślę, że też i w ofensywie, szczególnie przy dzisiejszych systemach grania, gdzie boczni obrońcy stanowią naprawdę o sile ofensywnej swoich drużyn. Ta pozycja mi, że tak powiem, odpowiada i myślę, że też jest dobrze przemyślana. Rozmawiałem o tym z trenerem Gizą długo, wybieraliśmy, że tak powiem, tą pozycję, podawaliśmy sobie różne, że tak powiem, argumenty za, dlaczego tutaj, dlaczego nie gdzieś indziej. Myślę, że wyniki w rundzie i też to, ile zagrałem minut, czy też tych meczów, to wskazują na to, że to jest właśnie ta pozycja, gdzie odnajduję się najlepiej, gdzie mogę najwięcej dać drużynie. I tak jak mówię, ja nie tylko chcę dawać drużynie w obronie, tak jak wskazuje na to pozycja na boisku, ale wiem, że mogę też dużo wznieść do gry ofensywnej, że tak powiem, mojej drużyny. A co do futsalu, to rzeczywiście tam mam bramek bodajże 8, tak jak Łukasz Mietlicki, tylko chyba właśnie Grzesiek Fularski ma więcej, więc tercet z Powiślaka Końskowoli dobrze odnajduje się na hali. Ale myślę, że to ma też spore przełożenie, ponieważ ja się czuję, mimo że gram na pozycji pivota, czyli na pozycji najwyżej wysuniętego zawodnika, to jednak myślę, że ta pozycja jest bardzo kluczowa, jeśli chodzi o obronę. Na hali wszyscy bronią, wszyscy atakują. I ja jako pierwszy, rozpoczynając tą obronę, mogę tak naprawdę ustawić obronę całej drużyny. I myślę, że te moje umiejętności bronienia, czy też właśnie gry na obronie w piłce trawiastej, wpływają na to, że jestem lepiej w stanie pomóc bronić moim kolegom na hali. A wiadomo, jeżeli się dobrze broni, przechwytuje się piłki, tworzy się kontrataki i tak strzela się najłatwiejsze bramki, prawda? I myślę, że ta praca dobra w obronie wpływa na to, że potem jest tych bramek tyle, a nie mniej, prawda? To kto jest w takim razie twoim piłkarskim idolem? Moim piłkarskim idolem no, na pewno jest zawodnik Ronaldinho. No, to jest magik piłki nożnej. Od niego się zaczęła moja pasja, moja miłość do piłki, też do Barcelony jako do klubu. Dzięki niemu właśnie. No, to jest niesamowity zawodnik, który po prostu pięknie grał. I grał pięknie i skutecznie. I to jest, myślę, najpiękniejsze, co może być, ponieważ każdy chce podziwiać takich zawodników, każdy by chciał wzorować się na nich i myślę, że to właśnie on rozpoczął całą moją miłość do piłki nożnej. Z takich zawodników, których jeszcze mogę powiedzieć, że bardzo podziwiam za grę, na przykład właśnie ze względu pozycji, na tej, na której ja też występuję, to jest na przykład Dani Alves, czy Jordi Alba obecnie w tym sezonie, bo to jest właśnie świetne połączenie zawodników, którzy mimo, że pracują ciężko w obronie, nie boją się brać na siebie odpowiedzialności w ofensywie i oni tak naprawdę swoimi zagraniami wpływają na losy meczu, decydują o tym i w obronie, i w ataku, więc myślę, że to jest coś najlepszego, co można z siebie dać jako boczny obrońca.
pewność i solidność w obronie, ale też nie ograniczać się w ataku i tworzyć sobie i okazję swoim kolegom. Mm, twoja też dobra postawa nie pozostała bez echa. Trener Żebrowski regularnie powołuje cię do młodzieżowej reprezentacji Polski. Co oznacza dla takiego zawodnika młodego, jak ty, gra z orzełkiem na piersi? No na pewno jest to wspomnienie, które pozostanie mi do końca życia, niezależnie czy jeszcze będę miał okazję kiedykolwiek wystąpić, czy nie. No, to jest jednak reprezentowanie barw narodowych, mecze międzypaństwowe, niezależnie od turnieju, jest to coś niesamowitego. Niezależnie ile bym tam nie zagrał, to że mogę wyjść na boisko, odśpiewać hymn, to jest dla mnie naprawdę coś wielkie doznanie i myślę, że wielu chłopców trenujących wszystkie praktycznie sporty dąży do tego, żeby kiedyś mieć możliwość wystąpienia właśnie z orzełkiem na piersi. A co do mojej przygody z reprezentacją, ponieważ mój wiek młodzieżowy do lat 19 się skończył, więc można, że tak powiem, to tak troszeczkę podsumować, spiąć klamrą. Cieszę się, że miałem możliwość współpracy z trenerem Żebrowskim, który też jest na pewno jednym z lepszych trenerów młodego pokolenia w futsalu. Jest też świetnym człowiekiem, myślę, że to zostało docenione, ponieważ teraz, z tego co się orientuję, będzie w sztabie szkoleniowym pierwszej reprezentacji, jedzie na Mistrzostwa Europy do Słowenii, więc też ta praca jego jest doceniana. Poznałem tam na pewno wielu wspaniałych ludzi, czy ze sztabu szkoleniowego, czy właśnie kolegów, gdzie mam teraz praktycznie znajomości w całej Polsce, to na pewno to są te aspekty poza czysto piłkarskie, które są świetne, ponieważ każda możliwość spotkania się z nimi na zgrupowaniu to był naprawdę fajnie spędzony czas. A w aspektach typowo takich piłkarskich, futsalowych, to na pewno dużo się zmieniło. Gdy pierwszy raz przyjeżdżałem na zgrupowanie, byłem no, troszeczkę z boku, patrzyłem się, przyglądałem, wiele się chciałem nauczyć. I z każdym kolejnym zgrupowaniem, także tak powiem, moja rola rosła w tej drużynie i wiedziałem, że gdy byłem już na ostatnim zgrupowaniu, teraz niedawno w grudniu, to ja byłem odpowiedzialny za drużynę i czułem na sobie tą odpowiedzialność i czułem, że moją grą to ja będę decydował o wynikach tej drużyny, więc myślę, że wiele się nauczyłem dzięki tym zgrupowaniom, tym reprezentacyjnym. Miałem możliwość gry z najlepszymi chłopakami w Polsce, którzy naprawdę posiadają świetne warunki, świetne umiejętności, a przy okazji są fajnymi ludźmi. Tak jak mówię, dało mi to ogrom doświadczenia, ogrom, że tak powiem, znajomości i naprawdę to są niezapomniane przeżycia do końca życia. Można chyba podsumować, że ten rok 2017 był dla Ciebie no, bardzo udany. Czego w takim razie życzyć Ci na ten nowy 2018 rok? No myślę, że był udany, ale że tak powiem możliwości i dążenia czy motywacje nigdy się nie kończą i myślę, że w tym 2018 roku no, życzyłbym sobie przede wszystkim zdrowia, żeby móc, że tak powiem, dążyć do realizowania kolejnych celów. Jeżeli jestem zdrowy, to wiem, że będę powoli, ale krok po kroku, że tak powiem, chodził wyżej, podnosił sobie poprzeczkę. Dlatego myślę przede wszystkim, że zdrowia, a może też życzyłbym sobie, jak i też wszystkim innym, jakichś takich pozytywnych, niespodziewanych zwrotów w swoim życiu, prawda? Bo myślę, że to też może być ciekawe, żeby nigdy nie było nudno, ale mam nadzieję, że zazwyczaj w tych pozytywnych względach. No to tego Ci życzymy, żeby Twoje życie było bardzo, bardzo ciekawe, żebyś osiągał dalej swoje sukcesy. Dzisiaj moim i Państwa gościem był dobrze zapowiadający się piłkarz, bardzo młody, ambitny człowiek, Jakub Wankiewicz. To ja chciałbym też tutaj czytelnikom portalu LubSport, do których sam należę i śledzę na bieżąco, życzyć wielu niezapomnianych, że tak powiem, sportowych, emocjonujących wrażeń w tym 2018 roku. Dziękuję bardzo.